Cześć moi drodzy, witam Was na kanale i zapraszam dzisiaj na dwa zamówienia z Avonu, jak wspominałam Wam w przeglądzie katalogu na wrzesień. Połączę je, bo zamówienie z sierpniowego katalogu, czyli ostatniego, robiłam zaraz na koniec miesiąca i w sumie na początku września złożyłam zamówienie właśnie z tego katalogu, więc uznałam, że nie ma co nagrywać tego osobno, bo w sumie niedługi czas je dzieli i że nagramy sobie jeden film z dwoma paczkami. Także pierwsza z nich, proszę bardzo, wygląda tak i od razu zaczynamy. Może najpierw powiem jeszcze, że tak dla przypomnienia, będą tutaj na przykład kosmetyki z katalogu na sierpień, ale będą też nowości, które były dostępne w fokusie sierpniowym, czyli po prostu konsultantki i konsultanci mają możliwość kupienia nowości z następnego katalogu. Czyli będą kosmetyki z tego katalogu na przykład i nowości z następnego. Tak samo tutaj kosmetyki z wrześniowego katalogu i nowości z kolejnego, czyli już na październik. No, także mam nadzieję, że już wszyscy wiecie, o co chodzi. Jakby ktoś jeszcze nie znał tutaj, jakie są zasady w tych moich zamówieniach. Zaczynamy. Najpierw na wierzchu widzę, tutaj mam dwa takie same pudełeczka. Jest to 3D Matte Blush. Nowe róże, które pojawiają się w katalogu na wrzesień. Do wyboru, jeśli dobrze pamiętam, są 4 kolory. Ja zamówiłam dwa z ciekawości, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda. No, jaka pigmentacja i przetestować. Po pierwsze Classic Aura i ten odcień jest taki delikatniejszy. W środku jest to naprawdę porządnie zabezpieczone, bo jest jeszcze taka pianka ochronna. No i samo opakowanie jest plastikowe. Tak się prezentuje. O! Tak wygląda ten kolor Classic Aura. Czy też Aura. A w środku powiem Wam, że to jest największy minus, jak na razie, jaki zauważyłam. A, cena. Cena chyba jest największym minusem. I to, że ja kompletnie nie umiem otwierać tego produktu. Zawsze muszę mieć pod ręką pensetę. I tą pensetę tutaj wciskam. No, i dopiero teraz mogę otworzyć. Także tego drugiego już nie będę Wam otwierać, bo to jest porażka. No, w środku to prezentuje się w ten sposób. Widzicie, że ma taki ładny wzór wytłoczony. Fajnie się to prezentuje. Pigmentacja, no, naprawdę dobra. Trzeba nawet trochę uważać, żeby przypadkiem nie przesadzić sobie z ilością. Także, co Wam powiem? No, róż jest w porządku, ale szczerze mówiąc, bo już testowałam, niczym specjalnym się on nie wyróżnia. Pod żadnym względem nie jest dla mnie jakiś wyjątkowy, a kosztuje w katalogu 33 zł. Bardzo ciężko się też otwiera, więc raczej te róże ze mną nie zostaną, bo aha, drugi odcień to peach. Raczej ze mną nie zostaną, bo są zupełnie zwykłe, nic specjalnego, a tak jak Wam mówię, wkurza mnie to, że się tak ciężko je otwiera. No i też ta cena, uważam, że nie zachęca, także no, peach jest taki, no nie wiem, czy brzoskwiniowy, ale na pewno taki troszeczkę, zdecydowanie bardziej taki intensywny, trochę rażący. No to jest takie, no może nie neonowe, ale wiecie, takie intensywne, już zdecydowanie bardziej kolor. No, także ja nie jestem jakoś specjalnie przekonana właśnie ze względu na cenę. Ciężko się to otwiera, a nic specjalnego to nie jest. Kolejna rzecz to też coś, co ja po raz pierwszy widziałam w katalogu na wrzesień. Są to takie Lip and Cheek Color, czyli produkty, których można użyć do ust i do policzków, czyli jako pomadka albo róż. I wybrałam dwa kolory, jest to Fresh Pear i Nude Pear, czyli wszystko mamy tutaj gruszkowe. Zapach tych kosmetyków również jest gruszkowy i używałam ich już. Powiem Wam, że gdyby te kolory jakoś tak bardziej do mnie przemawiały, to chętnie bym sobie zostawiła jeden z nich, bo bardzo ładnie pachną. To jest taka pianka, taki musik. Taki, zobaczcie, ma aplikator. O, coś takiego. No i ten nude to jest coś, o, w ten sposób się prezentuje. Bardzo przyjemny, no wiadomo, no nie jakiś tam naturalny, ale taki całkiem ładny, słodki, gruszkowy, owocowy zapach. A druga, czyli ta
Freshpeer, czy Pear, czy jakkolwiek, no ma taki kolor. I powiem Wam, że ten bardziej nude wychodzi u mnie na ustach tak trochę zbyt pomarańczowo, zęby wydają się takie nieładne i tak pomarańczowo, blado, nie podoba mi się w ogóle. Natomiast już ten fresh, no to totalnie taki neonowy, jeszcze teraz przyszło paleniźnie, wygląda to po prostu tandetnie i nie podoba mi się ten kolor na ustach. A ja takich kremowych produktów do policzków rzadko używam, mam na myśli róże, więc no, to ze mną nie zostanie. Może nawet odcisnę z ust błyszczyk, jaki mam, i na środek nałożę tą nude, żebyście mogli zobaczyć chociaż, no, chociaż kolor na środku ust. Tak jak Wam mówiłam, dla mnie trochę to jest zbyt ciepłe. O, zobaczcie. Za ciepłe, za jasne, jakieś takie pomarańczowe. Ja nie mówię, że lubię jakieś tam bardzo szare odcienie brązu na ustach i nude i w ogóle, ale ten jest dla mnie już taki trochę za bardzo. Jakiś taki pomarańczowy, wygląda trochę jak jakaś musztarda. Po prostu mi nie odpowiada. Kolejną nowością również z wrześniowego katalogu, jaką sobie zamówiłam trochę wcześniej, jest też z serii Color Trend Real Natural Finish. Jest to podkład z SPF-em 20 i ma w składzie wodę kokosową. Tak prezentuje się opakowanie. Wybrałam kolor Natural Beige. Przychodzi on w takiej tubeczce. Tutaj jest 30 ml. I powiem Wam, że jak na razie używałam go tylko raz. Na pewno przetestuję więcej, bo no, nie chcę oceniać go tak po jednym użyciu. Póki co zauważyłam, że właśnie po nałożeniu, jeszcze przed przypudrowaniem, jest taki intensywnie błyszczący, taki rozświetlona jest ta skóra, ale nie ma żadnych drobinek, żadnego pyłku takiego błyszczącego, tylko po prostu ma takie mocno błyszczące wykończenie, bez pudru oczywiście. No ale będę jeszcze testować i zwrócę bardziej uwagę też i na trwałość, i jak to tam w ciągu dnia się prezentuje, także jeszcze zobaczymy. Następna rzecz to zupełnie pomijamy tą rzecz, gdyż jest to 2-w-1 Cushion Cloud. To jest taki kosmetyk też do ust i policzków. Kiedyś to już dawno dosyć wyszło. A przyznaję, że zamówiłam tylko po to, żeby mieć darmową dostawę. I jeszcze jedna rzecz to już z katalogu typowo tego sierpniowego gel eyeliner z tej serii, którą ciągle Wam polecam. Tam szczególnie tą beżową kredkę z tej serii, ale no bo po prostu sama się w niej ostatnio zakochałam. No, natomiast jeżeli potrzebujecie czy czarnej, czy brązowej, czy jakiejkolwiek innej kredki, która tam jest dostępna z tej serii, to ja Wam serdecznie polecam, bo to są bardzo miękkie kredki, które zastygają i są bardzo trwałe. Łatwo się nimi robi kreskę, możecie ją rozetrzeć albo po prostu zostawić i ona jak wyschnie, to będzie się świetnie trzymać. Ja uwielbiam te kredki i proszę bardzo, teraz zamówiłam ten kolor. Ja już go miałam kiedyś, tylko że tamta kredka już jest no, dosyć stara, więc chciałam nowy egzemplarz. To jest takie khaki ze złotą drobiną, taki, widzicie, taki zgaszony, zgaszona zieleń ze złotą drobinką. Bardzo ładna kredka i poprzednio zamówiłam odcień Going Green i myślałam, że tamta będzie taką ładną zieloną, butelkową zielenią. Nie do końca mi podeszła, a wiedziałam, że ten odcień mi się podoba i że no po prostu to jest taki pewniak, więc zamówiłam sobie świeży egzemplarz. Następnie mój ulubieniec, czyli krem do depilacji, ogólnie to się nazywa krem do depilacji twarzy, natomiast dla mnie to jest krem do depilacji wąsa. Bardzo lubię, bo nie boli, nakłada się tylko na okolice, którą chcecie sobie gdzieś tutaj, wiecie, wydepilować. Trzyma się 2-3 minutki, ścieramy i po kłopocie, także ja uwielbiam, a była fajna cena wtedy akurat, jak zamawiałam. Na promocji gdzieś tam internetowej dla konsultantów jakaś taka wyprzedaż była i złapałam olejek do ciała i kąpieli z lawendą. Aktualnie też korzystam, jestem gdzieś tam za połową opakowania, bardzo lubię. I tak samo na wyprzedaży hula hula hibiskus, uwielbiam tą mgiełkę, a została wycofana, jest właśnie teraz gdzieś tam na wyprzedażach ewentualnie. Bardzo, bardzo ładny zapach. Na lato szczególnie lubię, taki słodziutki, bardzo fajny. W ogóle ja lubię te mgiełki z Avonu, a jak jeszcze jakieś tam moje ulubione zapachy są wyprzedawane, no to
żal się nie skusić. I nowość, tylko już teraz nie wiem, z którego katalogu, czy z wrześniowego, czy z sierpniowego, chyba z sierpnia. To taka maseczka z Clear Skin. Jest to maska z różową glinką. Maska do twarzy, rozprowadzić, zostawić na 4 minuty i spłukać. Tak się prezentuje opakowanie. Maseczka ma być, ma wyrównywać zaczerwienienia. Zobaczymy. Chcę otworzyć i zobaczyć, jak wygląda tubka. No tak się prezentuje, spora, 75 ml. Jakoś myślałam, że będzie taka 50, ale fajnie, że taki rozmiar. No, na pewno będę sobie testować. Co dalej? To zamówiłam też z jakiejś wyprzedaży. Już nie pamiętam, czy to było gdzieś tam na promocjach, na pewno coś w tym stylu. Ja to w ogóle nawet nie wiedziałam, że to było dostępne. Jakoś, czy ja się zagapiłam, czy nie wiem, nie interesowało mnie to wcześniej. Z tej serii Artistic, może część z Was kojarzy, że uwielbiam zapach ten taki pomarańczowy, bursztynowy. I na wyprzedaży ostatnio zauważyłam, że był dostępny w wersji takiej, no, perfumetka 10 ml. I byłam w szoku. Udało mi się to zamówić w jakiejś tam fajnej cenie, ale i tak byłam zaskoczona, że to w ogóle jest dostępne. No bo jak kupowałam normalny flakon, normalnej pojemności, to nie wiedziałam, że jest też taka pojemność dostępna, a bardzo lubię ten zapach, więc cieszę się, że udało mi się go kupić teraz. Będę miała teraz na zimę do torebki. I teraz już nowości z wrześniowego katalogu, o których już Wam wspominałam przy przeglądzie, czyli ta nowa kolekcja Avon Senses Essence, czyli lawenda, pierwsza seria to lawenda z imbirem. I tutaj mamy to mydło do mycia rąk w płynie z pompką. W ogóle bardzo ładne opakowania, które mogą stać obok siebie na przykład przy umywalce. I ładnie się prezentują, takie dosyć elegancko. Więc to jest ta pierwsza seria. Mydło do rąk oraz taki balsam do dłoni. I z tej samej serii oczywiście jest mgiełka do pomieszczeń. Nazywa się to Room Spray. Także to... To jest pierwsza seria. Ona mi trochę mniej podpasowała. Ten zapach, oboje z Adrianem uznaliśmy, że jest dosyć męski i niekoniecznie mnie on zachwyca, ale na pewno jeszcze sobie go potestuję, no bo gdzieś tam, wiecie, pierwsze wrażenie może mnie zmyliło, może z czasem się polubimy. Natomiast druga seria zapachowa to trawa cytrynowa i kokos. Tak prezentuje się opakowanie z room sprayu, czyli tego odświeżacza do pomieszczeń. No a tutaj mam zestaw tych dwóch kosmetyków i ten zapach podoba mi się zdecydowanie bardziej. Mydła i tego balsamu do rąk jeszcze nie używałam, natomiast odświeżacza do pomieszczeń już kilka razy uwielbiam, pachnie cudownie. W sumie nie zwracałam jeszcze uwagi na trwałość, bo jak odświeżyłam powietrze, tak wiecie, popsikałam na przykład na zasłony, gdzieś tam na poduszki, na kanapie, to ładnie pachniało w pokoju, ale w sumie nie zwróciłam uwagi, ile to się utrzymało, także następnym razem muszę sobie też się nad tym skupić, ale zapach ten jest przepiękny, no taki kokosek, lekko świeższy, ale taki ładnie kokosowy, bardzo, bardzo ładny zapach. Także to tyle, jeśli chodzi o moje zamówienie, a była akurat wtedy jakaś taka oferta, że jak się zrobiło zamówienie za konkretną kwotę, to można było sobie dorzucić do zamówienia jakąś tam paczkę, niespodziankę i już Wam pokazuję, co mi się trafiło. Pierwsza rzecz to woda perfumowana również z tej serii Artistic. Mega się ucieszyłam, jak to zobaczyłam, bo jest to wersja irysowa, którą dużą butelkę miałam, ale nie używam na tyle często i po prostu szkoda mi jej było, żeby ona, no, stała i się marnowała, więc wystawiałam ją na Elixie. A teraz dostałam perfumetkę właśnie w tej paczce niespodziance i bardzo się cieszę, bo ten zapach jest ładny, ale nie sięgam po niego jakoś bardzo często, więc perfumetka będzie idealnym rozwiązaniem. I tutaj taka paczuszka, a jest to bransoletka. Zobaczcie, tak się nazywa, nie wiem jak się nazywa w sumie, gdzieś tu było napisane. Bransoletka Liliana. I wygląda w ten sposób. Proszę. Powiem Wam, że zaskakująco ładne. Jednak spodziewałam się, że jak już... Spodziewałam się, że jak dostanę jakieś tam biżuterię gratis właśnie w takiej paczce, no to, że będzie to coś kompletnie nie w moim guście, a tutaj w takim kolorze różowego, no ale różowy kwart. Bardzo ładna bransoletka i byłam szczerze zaskoczona. W ogóle cała ta paczka niespodzianka bardzo trafiona.
więc się ucieszyłam. Dobra, więc to tyle jeśli chodzi o to zamówienie na sierpień. Teraz szybko przejdziemy do zamówienia z katalogu na wrzesień. No i co do tego zamówienia, to mam już tu katalog na październik, pewnie przegląd będzie. Co mnie zaskoczyło, to tutaj w jakiejś takiej gazetce dodatkowej na październik zobaczyłam już kalendarz adwentowy, chociaż no, widziałam już na YouTubie, że niektórzy już nawet otwierają kalendarze adwentowe, co jest dla mnie super szokujące. No, jeszcze jestem, wiecie, ja jestem jeszcze w lecie, cały czas próbuję się nacieszyć swoją opalenizną, mam wrażenie, że dopiero co wróciłam z wakacji, a tu ludzie otwierają już kalendarze adwentowe, więc wow. No i w tej gazetce, poza tym, że z przodu jest kalendarz, to z tyłu jest czapka, szalik i rękawiczki, więc nie, to jest jeszcze dla mnie za wcześnie, to znaczy też już gdzieś tam w głowie mam ten, to, że niedługo zima się zacznie, będzie brzydka pogoda i święta się zbliżają, ale jednak bliżej mi wciąż do tego, żeby się cieszyć ciepełkiem, znaczy ciepełkiem, no mam na myśli, że pamiętam o tym jeszcze, mam wrażenie, że dopiero co, właśnie, że jestem jeszcze opalona, tak bardziej w te klimaty wciąż, tam jest moja głowa. Dostałam próbkę tego zapachu Faraway Splendoria, no i przechodzimy już do tego, co wybrałam. Tak jak Wam wspominałam w przeglądzie katalogu na wrzesień, bardzo spodobała mi się kolekcja jeżykowa z tej nowości, z tych nowości, które tam są na dziale wellness. Na wellness? Jak to się nazywa? Czy coś do home? Już nie pamiętam nawet, jak się nazywa ten dział. Chyba wellness. Tak, sprawdziłam. Wellness. No i tam była jeszcze jakaś lampeczka i coś tam jeszcze z jeżykiem, na pewno były piżamy. No ale mówiłam Wam, że kubek mnie zachwycił. No i zamówiłam. Tak się on prezentuje. Ta urocza biedronka na nosie jeża. To, co na pewno mnie troszkę zdziwiło, to rozmiar, bo nie wiem, może jakoś tak przez zdjęcie wydawało mi się, że kubek będzie większy. Zobaczcie, jak to jest moja dłoń, to on jest taki, no nie bardzo duży. Myślałam, że będzie taki konkretniejszy. I poza tym, ale poza tym ogólnie bardzo mi się podoba, bo tą wielkość ja lubię. Większy też byłby spoko, ale ja lubię taką wielkość kubka. No i w ogóle no jest bardzo ładny, uroczy. Trochę się, wiecie, gdzieś tam waham, czy go zostawić, bo nawet z taką zniżką dla konsultantów to on dosyć dużo kosztuje. Co prawda jest ładny i w ogóle jeżyk fajnie, ale jest dosyć drogi jak po prostu na kubek. I teraz Wam powiem, w katalogu on kosztuje 40 chyba 5 zł, coś takiego, no ze zniżką nawet dla konsultantów. No jest taniej, ale nie wiem, jeszcze się zastanowię, bo czy potrzebuję kolejnego kubka za tam 30 parę złotych? Nie wiem. No, tak naprawdę odpowiedź powinna brzmieć nie, nie potrzebuję go. Ale byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na żywo, więc zastanowię się jeszcze, czy go zostawić, czy też nie. Tutaj mam nowość z następnego katalogu, właśnie z tego na październik. Jest to Enew Sensitive Plus Dual Collagen Cream. Jest to krem do twarzy właśnie z kolagenem. Szybko tylko wejdę tutaj. Otworzę katalog na październik, żeby dać Wam znać tak plus minus, co w sumie tutaj jest nam obiecywane. Ma być to przeciwzmarszczkowy krem dla cery wrażliwej. Także, no nie wiem, może nie do końca taki dla mnie, bo ja nie mam cery wrażliwej, ale jestem ciekawa właśnie tego działania kolagenu tutaj w składzie, więc nie wiem, zobaczymy. Następna rzecz, która bardzo mnie cieszy i właśnie wraca do sprzedaży w katalogu na październik, to płyn żel pod prysznic z seria Senses Garden of Eden, czyli zapach, który bardzo, bardzo lubiłam wcześniej, jak był dostępny w starym opakowaniu. Przez chwilę go nie było i teraz wraca. Sprawdzę, czy pachnie tak samo. No, pachnie chyba tak samo. Chociaż przez chwilę miałam takie wrażenie, że troszeczkę inaczej, ale nie. Wydaje mi się, że to jest to samo. Kiedyś on był opisany jako jakiś tam owoc i bazylia chyba. Tutaj widzę, że teraz jest jaśmin i litchi. Nie wiem. Zapach ogólnie chyba raczej znany. Ja bardzo lubię, więc cieszę się, że jest znowu dostępny. W następnym katalogu na październik pojawiają się takie nowości jak pisaki do brwi. Z tej serii Powerstay 24 godziny. O, proszę. Do wyboru 4 kolory. Zamówiłam wszystkie, bo chcę trafić z tym pisakiem w swoje brwi, w kolor moich brwi. No a wiadomo, że z katalogu to tak czasem może być ciężko. Zrobię teraz szybko swatche od najjaśniejszego do najciemniejszego, żebyście sobie mogli mniej więcej je do siebie porównać. I
No, bo nie będę robić osobnego filmu tam z kilkoma kredkami, pisakami do brwi, ale chcę, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, jak one wyglądają obok siebie na skórze, tak na żywo. Po pierwsze, jak wygląda opakowanie? No, kształt raczej klasyczny. Z jednej strony jest szczoteczka i to jest taka szczotka plastikowa, to nie jest taka wiecie, spiralka, bardziej włochata, tylko to jest takie twarde, plastikowe, trochę jak szczoteczki w maskarach, więc tu mamy coś takiego do wyczesywania. Natomiast z drugiej strony jest pisak i może na pierwszy rzut oka on się nie wydaje jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo cienki. To jest filc, nie są to włoski, tylko taka końcówka filcowa. Może nie wydaje się to jakieś niesamowicie cienkie, ale da się zrobić takie delikatne, cieniutkie linie. No i macie tutaj, proszę. O, jak to wykręcić tą rękę? W ten sposób. Od góry jest blond. Drugi to light brown, następnie medium brown i na dole jest deep brown. I powiem Wam, że całe szczęście, że zamówiłam wszystkie kolory, żeby to porównać, bo no gdybym miała wybierać z katalogu, to wybrałabym ten light brown, a on jest taki no dosyć ciepły. Już nawet ten blond jest troszkę chłodniejszy, więc no źle bym na pewno trafiła. Ja sobie na pewno spróbuję jeszcze tych dwóch jaśniejszych kolorów na swoich brwiach i zobaczę, który mi będzie najlepiej pasował. Tak, na pewno. Wydaje mi się, że ten blond będzie najlepszy, bo to jest troszkę za ciepłe chyba. Ale te ciemniejsze kolory całkiem ładne. Myślałam, że gdzieś tam może będą średnie, ale ten deep brown jest ładnym, takim naprawdę ciemnym, ciemnym kolorem. Nie czarnym. A ten medium brown jest też całkiem spoko, nie jest jakiś bardzo pomarańczowy, całkiem fajnie wyszło to, powiem Wam, ale całe szczęście, że nie wybrałam tylko tego w ciemno, bo wydaje mi się, że jest tutaj najcieplejszy. Ale spoko, jestem ciekawa, bo już dawno chciałam sobie zamówić jakiś pisak do brwi, żeby domalowywać gdzieś tam pojedyncze włoski. No i nie wiem, tak zwlekałam, odkładałam. A teraz coś takiego jest w Avonie, więc sobie przetestuję, zobaczymy jak mi się to sprawdzi. No i czy będą te produkty trwałe. Następna rzecz to też nowość teraz w katalogu na październik. W sumie powiem Wam może tak, z katalogu tego wrześniowego zamówiłam tylko jeżyka, kubek i to. Czyli ten taki eliksir do kąpieli i powiem Wam, z takiej nowej serii Harmony Ritual jest tam jakaś sosna i jakaś borówka czy żurawina. Powiem Wam, że pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to ten kolor. W ogóle eliksir do kąpieli to ma być dla mnie coś, co zrobi, nie wiem, ładny zapach da, fajna piana, ewentualnie kolor, ale nie musi być. Ale jak już jest, to chociażby był jakiś ładny, a to jest w kolorze jakiegoś bagna Shreka. Mam na myśli to, że to nie jest taki złoty, ładny, tylko taki zielonkawo-złotawy. Właśnie jak taka, jakieś takie brudne złoto, błoto, złoto-błoto. Także niekoniecznie i też wąchałam zapach. I niekoniecznie mi się spodobał, więc raczej nie. Także tylko dwie rzeczy z tego katalogu na wrzesień, reszta to nowości z października. Szybko Wam pokażę. Będziemy mieć nowy zestaw do stóp z Footworks z masłem i lipę. I powiem Wam, że pierwszy raz w ogóle słyszę o takim składniku. Nie wiem, co to jest kompletnie. Ja myślałam na początku, że to jest po prostu kakao. Takie nasiona kakaowca, ale nie wiem, co to jest masło i lipę, muszę potem poczytać. Ale już otworzyłam sobie tutaj tą maskę, bo w zestawie jest, no z tych nowości po prostu dostępne będzie, można będzie kupować oczywiście pojedynczo lub w zestawie. Do wyboru jest skrab, krem do stóp oraz taka maska. Jestem zachwycona w ogóle tym, bo ja bardzo lubię maski w tej formie. Ta lawendowa jest super i to już włochałam, pachnie przepięknie jak ta kakaowa właśnie seria z Avon Care. Bardzo przyjemny zapach, a to jest takie fajne, gęste. Bardzo lubię takie gęste produkty do stóp, bo one zazwyczaj lepiej się trzymają, tak dłużej otulają te stopy i fajnie nawilżają. Także tutaj wróżę, że będzie to coś fajnego. No i tutaj takie klasyczne produkty, które są zawsze dostępne, czyli delikatnie taki lżejszy krem do stóp też z tej serii oraz peeling. No, będę testować na pewno. Zobaczymy. I coś jeszcze, teraz, aha,
No i może najpierw powiem Wam, że pojawia się nowy zapach z serii Avon Attraction, wersja Intense. Oczywiście będzie damski i męski. Zamówiłam tylko damski, otwieram szybko, żebyśmy mogli razem poznać zapach. Jak mnie znacie, to pewnie wiecie, że ja serię Attraction uwielbiam. Większość z tych zapachów mi się sprawdza, więc zobaczmy, co to będzie. Wsikam sobie tutaj na ten nadgarstek. Zaraz zobaczymy. A ja od razu przejdę dalej i powiem Wam, że pojawia się następny zapach, następna nowość. Na razie bosko. Persive Kashmir. I w ogóle kaszmir widzę tutaj trochę zawładnął Avonem, ponieważ mamy tak, kaszmir, persif, wodę perfumowaną, do tego balsam do ciała też perfumowany właśnie w tej wersji zapachowej oraz kulkę od paszki i zamówiłam cały zestaw właśnie w tym zapachu oraz z serii Senses pojawia się Kashmir Touch Bubble Bath, czyli mamy płyn do kąpieli, takie mydło do rąk z pompką oraz mgiełka do ciała również z tej serii Kashmir Touch. Kiedyś już była taka seria z... Był żel pod prysznic, tak coś kojarzę, że było coś już z tym kaszmirem, wanilia z kaszmirem, może coś takiego. No a teraz pojawiły się takie kosmetyki. Tutaj jest napisane, że to magnolia i wanilia i powiem Wam, że wąchałam, zapach bardzo ładny. Taki dosyć słodki, ciepły, otulający. Naprawdę spoko. Wąchałam w sumie tylko płyn do kąpieli, więc zobaczę. Będę sobie jeszcze testować i mgiełkę, i to mydło do rąk. Zobaczymy. I jestem w ogóle ciekawa, czy Persive ten kaszmir i tamta seria do ciała z pielęgnacji kaszmir, czy jakoś będą się łączyć zapachem. Także otworzę też teraz te Persive. Tak wygląda z bliska kartonik. I flakon, no jak to Persive, taki kształt standardowy dla tej serii. Ale kolorystycznie... Też widzicie, że no po prostu taki lekko właśnie jakiś żółtawo-beżowy. I na drugą rękę spsikam się tymi Persive. Ja mam takie mieszane relacje. Chyba tylko jeden mi się podoba, ten Sunshine, czy chyba Sunshine. On pachnie latem, więc zobaczymy. Może ten kaszmir taki ciepły, słodki, tak sobie go wyobrażam. No na razie całkiem. Niech sobie tutaj odparuje, ale cały czas w tle... Czuję Attraction Intense, boski zapach. Trochę jak te podstawowe, tylko taki trochę intensywniejszy, cieplejszy, jakby trochę wszystko jest takie bardziej i słodsze i takie, no bardzo, bardzo ładny zapach. No, powiem Wam, jak lubicie klasyczne Attraction, to polecam zamówić czy jakąś próbkę, perfumetkę. No, mi się podoba bardzo, bardzo ładny zapach. Także, no, na razie kciuki do góry. A co do Persive? Wiecie co? Chyba nie przypomina mi tej serii pielęgnacyjnej. Na pewno płynu do kąpieli mi nie przypomina. I na razie jest ok. Nie jest to dla mnie zapach jakiś taki zachwycający, ale jest ok. Będę musiała go po prostu użyć któregoś dnia bez tego Attraction, bo to Attraction cały czas tutaj czuję, ono mi się bardzo podoba. I wiecie, jak mam porównanie do zapachu, który uwielbiam, w sensie tą wersję podstawową, tu mam coś takiego jeszcze z plusem, to ciężko mi jest tak obiektywnie ocenić ten zapach. On na pewno jest delikatniejszy, taki subtelniejszy, nie jest aż tak słodki, aż tak kobieco intensywny, taki... No, to jest taki mocarny zapach, taki... Też elegancki, seksowny, kobiecy, taki no bardzo słodki, otulający. To jest znacznie delikatniejsze, ale możliwe, że to jest ta sama kategoria, tylko wiecie, tam kilka pięter niżej, tak trochę bardziej delikatnie. Ale ja sobie na pewno go potestuję w kolejnych dniach, no, samodzielnie, bez dodatków tutaj, bez innych rozpraszaczy i wtedy ocenię. Wtedy będzie mi łatwiej się odnieść, bo na razie ten zapach jest przyjemny, ale, no wiecie, po prostu to Attraction Intense za bardzo mnie tu przyciąga moją uwagę i ciężko, nie chcę też go, wiecie, skrzywdzić i od razu wam powiedzieć, że słaby, no bo jest na pewno znacznie delikatniejszy, ale jak na razie bym powiedziała, że przyjemny. Nie jest to coś, co od razu bym skreślała, bo jest całkiem ładny. No, więc przez kolejne dni mam dwa fajne zapachy
do testowania. No z tego Intense się bardzo cieszę, Attraction. Super zapach. Jeszcze raz brwiowe pisaki. Tutaj te rzeczy z poprzedniego zamówienia. I to już wszystko. Wszystkie kosmetyki, jakie wybrałam z katalogu z sierpnia i z września. Różne nowości. Już też z października, także mniej więcej mogliście zobaczyć, co się niedługo pojawi w sprzedaży. Dajcie koniecznie znać, czy Wy składaliście już zamówienie teraz we wrześniu, czy składaliście zamówienie w sierpniu, jakie nowości najbardziej Was zainteresowały, czy może ktoś z Was, tak jak ja, skusił się na ten kubeczek, a jeżeli nie, no to mam nadzieję, że komukolwiek z Was przydało się to, że ja go zamówiłam i Wam tutaj pokazałam na żywo, żebyście wiedzieli, jakiej jest wielkości i jak się właśnie no, prezentuje tak, no nie na zdjęciu w katalogu, tylko jak już dotrze do klienta. I no właśnie napiszcie, czy już macie te nowości, które Wam tu pokazywałam, czy znacie może te dwa zapachy, teraz te nowe, może te kosmetyki do stóp. Też jestem bardzo ciekawa, czy ktoś zdecydował się na ten kremik z Eniu, bo ja sama nie wiem, czy tak się trochę waham, czy go używać, czy to jest do końca coś dla mnie, czy warto, nie wiem, może poczekam na jakieś opinie i dopiero wtedy zdecyduję. Także to wszystko, sporo nowości do testowania, ale to coś, co lubię i cieszę się z tego bardzo. Także ja czekam już na komentarze od Was, będzie mi miło, jeżeli się odezwiecie. Teraz dziękuję Wam już za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Przesyłam Wam buziaki. Pa, pa!